Państwo, chociaż okoliczności w obecnym czasie dostarczają wiele tematów, czasu jednak ogranicza możliwości. Spróbuję więc przedstawić te najważniejsze. Pierwsze. Mamy jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Tak? Wszyscy wiemy. Dalej, kilka dni wstecz przeżywaliśmy doniosłe święto Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. Pięknie. Podczas którego zostały odnowione śluby narodu polskiego. Dalej. Święto Konstytucji, ślicznie, tak ważny i wrażliwy dzisiaj temat w ostatnim czasie, szczególnie wszystko, co dotyczy Konstytucji. Dalej, przeżywamy rok Miłosierdzia Bożego. Przed nami wielkie przeżycie inkranizacji Chrystusa Króla, niezwykły i szczególny to czas dla naszej ojczyzny, a także Światowe Dni Młodzieży z obecnością. Ślicznie, no, bardzo dobrze się czuję, tak wspólnie omawiamy. Zacznę od słów naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II, który w jednej z homilii wygłoszonej w Polsce powiedział, cytuję: od dekalogu zależy przyszłość człowieka, społeczeństwa, przyszłość narodu, państwa, Europy i świata. Rozważmy, jak ważne i znamienne to słowa. Polska, przyjmując chrzest, przyjęła dekalog. Jest to ponadczasowa konstytucja dla świata i ludzi wierzących. Tradycje oraz wartości katolickie wynikające z chrztu polskim, na których opiera się nasza tożsamość, pozwoliły nam przerwać gehennę najazdów. 150. rocznicę rozbioru, 150 lat byliśmy w niewoli, okupacji hitlerowskiej oraz 50-lecie zniewolenia komunistycznego. Mam nadzieję, że tym razem w oparciu o naszą wiarę, z pomocą Bożą, przetrwamy i przezwyciężymy ten napastliwy jazgor zjednoczonych partii narodowych dyzmokratów, których jedynym celem jest dezorganizacja, a w nawiasie obalenie rządu. Wszak utracili stołki i boją się o fortuny. Wiemy, że te niektóre fortuny są ulokowane w rajach podatkowych. Widzieliśmy to i przypominamy sobie. Obecny rząd był i jest oczekiwaniem i spełnieniem ogromnej większości polskiego katolickiego społeczeństwa. Będziemy i powinniśmy bronić tego rządu, bo to jest na ten czas nasze Westerplatte. Obecnie jest aktualne przesłanie naszego wielkiego kolana Jana Pawła II, który powiedział, że polska ziemia jest naszą matką. To jest nasze być albo nie być. I musimy ją obronić. Nie możemy pozwolić, aby nadal rozkradano dorobek wielopokoleniowej Polaków. A żeby sprzedawczyki i Judasze żerowali nadal na polskim narodzie. To jest wszystko, co chciałam Państwu przekazać. Myślę bardzo króciutko, ale
Jeszcze tak, będę za chwileczkę czekała może jakieś pytania, a żeby rozpocząć dyskusję, chciałabym Państwu przekazać sprawę chrztu. Sprawa chrztu od Mieszka I. Ten chrzest Mieszka I stał się przed 1050 laty kolebką rodzącego się narodu polskiego. Dziś staje się wezwaniem dla całej Polski do zachowania wierności Chrystusowi i jego krzyżowi oraz Ewangelii życia. Pozwólcie Państwo, że taki przykład. Myślę, że niewielu tutaj obecnych słyszało o tym, oprócz tego całego stołu, bo to jest prawie cała osoba, i słyszeli takie kazanie naszego proboszcza, który tak pięknie przypomniał nam dzieje po chrzcie polskim od Mieszka I. Pozwólcie Państwo, że to króciutko przedstawię. Świętosława, która była córką dobranych Mieszka I, wyszła za mąż powtórnie za Svena I Widłobrodego, który był królem Danii i Norwegii. Słyszeliście o tym Państwo? Dalej, Świętosława, która miała około 45 lat życia, urodziła się około 970 roku, zmarła w 1015. Miała dwóch synów i kilka córek. Z tego najbardziej popularna, najbardziej znana może jest córka Estryda, która miała syna Svena II. Tak nawiasem mówiąc, wielkiego zawadiaka. Ale to też potrzebne jest widocznie w rodzinie. Ale teraz coś ciekawszego. Synowie Świętosławy, Harald II, król Danii i Anglii. Czyli posłuchajcie, Polak, syn, był królem Danii i Anglii. Drugi syn, Kanut, pierwszy wielki, był królem Danii i od roku 1016 też był królem Anglii. I w ten sposób, za przyczyną Świętosławy, Olgi, córki Mieszka I i Dobrawy, ja nie zezwalam. Została ochrzczona cała Skandynawia i Anglia. I myślę, że to jest bardzo nas pokrzepiające, bo to Polka. Polka wydała synów, którzy byli królami i Danii, Szwecji i Anglii. Więc piękna historia. O niej też musimy pamiętać i proszę zabłysnąć i komuś innemu przekazać. Drodzy Państwo, i na zakończenie chcę powiedzieć, że dekal, o którym rozpoczęłam tutaj mowę o chrzcie 1050-lecia. Dekalog to ponadczasowa konstytucja dla świata i ludzi wierzących. Żyjmy zgodnie z dekalogiem. Dziękuję.